Myślę, że w tej lidze nie ma faworytów. Każdy chce walczyć o 3 punkty i teraz przyszedł taki czas, że po prostu każdy mecz to jest jak finał i trzeba je wygrywać. Zagłębie do Gliwic jedzie naładowane jeszcze dodatkową energią, tymi wydarzeniami z ostatniego meczu i w związku z tym, jak to spotkanie się rozstrzygnęło i Zagłębie było w tym meczu lepsze, mimo że grało w 10. No tak, zauważmy, że od praktycznie 10 minuty graliśmy w 10, a Górnik stworzył sobie sytuację po stałych fermentach tylko i wyłącznie praktycznie, a my może nie mieliśmy jakichś wielkich, klarownych sytuacji sam na sam, czy jakichś takich stuprocentowych, ale tworzyliśmy sytuację, kreowaliśmy grę i dominowaliśmy przede wszystkim piłkarsko w tym spotkaniu, więc trzeba patrzeć na to spotkanie tylko i wyłącznie pod względem pozytywów i to, jak drużyna pokazała charakter. Arek, na Was robi wrażenie to, jak Piast w ostatnich spotkaniach się prezentuje, bo rozegrali całkiem dobre spotkanie najpierw z Górnikiem. Wiadomo, nie zostało rozstrzygnięte na korzyść Piasta, ale o tym nie zadecydowało samo boisko. W ostatnim spotkaniu pokonali wysoko Sandecję. Wcześniej też drużyna trenera Fornalika notowała lepsze rezultaty niż choćby jesienią. To oznacza, że Piast złapał dobrą passę? Na pewno trzeba doceniać Piasta teraz, jak gra, nie traci bramek i punktuje przede wszystkim. Nie można tego nie dostrzec, więc przeanalizowaliśmy ich grę i musimy się przede wszystkim skupiać na sobie. Wiadomo, że trzeba zobaczyć, jak aspekty różne gry Piasta Gliwice, ale praktycznie mecz jest zależny tylko i wyłącznie od nas, w naszych głowach i w naszych nogach wszystko jest zależne. Właśnie wczoraj bardzo fajnego wywiadu udzielił Filip Staszyński i Figo jednoznacznie twierdzi, Zagłębie jest na 8 miejscu aktualnie i jeśli będzie wygrywało, to w tej 8 się znajdzie i powinniśmy się skupić tylko i wyłącznie na sobie. Oczywiście tak samo trener powtarzał, że nie patrzmy w dół, tylko patrzmy do góry i starajmy się gonić te zespoły, które są nad nami, a nie patrzeć, kto nas goni. Więc trzeba myśleć pozytywnie i wierzyć w swoje jedności i w tą drużynę. Tak na koniec, Arek, Zagłębie w każdym meczu do ostatniej minuty walczy o jak najlepsze rezultaty. Faktycznie czujecie się tak mocni pod względem fizycznym, że wytrzymujecie spotkania i nawet w końcówce jesteście w stanie zagrozić rywalom? Na pewno dobrze jesteśmy przygotowani, bo przepracowaliśmy okres przygotowawczy bardzo mocno i było dużo gier sparingowych, więc to nam dało takiego tlenu, jakby tak mówiąc, więc czujemy się dobrze, ponieważ strzelamy bramki w ostatnim minutach. Wiadomo, tutaj u nas nie wygraliśmy spotkania i nie strzelaliśmy bramek, ale mieliśmy swoje sytuacje w każdym tak naprawdę spotkaniu, więc nie było tak, że padaliśmy w 80 minucie, więc myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani do tego sezonu, do tej rundy rewanżowej, więc jesteśmy mocni, musimy myśleć o sobie, że jesteśmy bardzo mocni, bo pewność siebie taka pozytywna musi być w każdym z nas i to oddziałuje na zespół.